Projektowanie leków jest bardzo intensywnie rozwijającą się dziedziną badań obecnie i stosowane są w tym celu różne metody. Bazujemy na danych doświadczalnych i korzystamy z tych danych, żeby opracować nowe leki. Jedną z tych metod jest zastosowanie metod statystycznych QSAR, a więc bazujących na analizie struktury i aktywności tych związków do przewidywania własności nowych leków. Chciałbym Państwu opowiedzieć o tych metodach. Strategie projektowania leków opierają się na tym, czy znamy strukturę receptora, a więc tego celu molekularnego w organizmie, czy też nie znamy. Metody statystyczne QSAR, o których będę mówił, dotyczą tej właśnie ścieżki, kiedy nie znamy tej struktury receptora. Co możemy wówczas zrobić? Możemy oczywiście bazować na tych związkach, tych lekach, na przykład lekach naturalnych, które są w pewien sposób aktywne. Część może być bardzo aktywna, na przykład morfina. A więc staramy się nałożyć te związki na siebie i opracować model miejsc aktywnych tych ligandów, zwany farmakoforem. Farmakofor zawiera miejsca aktywne i odległości, bądź też kąty, pod którymi te grupy funkcyjne, grupy odpowiedzialne za aktywność, mają się znajdować. Mając taki farmakofor, dokonujemy tak zwanego screeningu w bazach danych, przeszukujemy te bazy danych leków już wytworzonych, leków znalezionych w naturze i jeśli znajdziemy taki związek, zbadamy go, czy rzeczywiście jest aktywny przeciwko naszej chorobie. Jeśli nie znajdziemy, szukamy, używając metod QSAR, metod statystycznych, dwu- lub trójwymiarowych, one się dzielą na przykład pseudoreceptory czy pola molekularne, do znajdowania nowych postaci leków. Oczywiście sytuacja jest bardziej stabilna, bardziej konkretna, jeśli znamy cel molekularny tego leku, wówczas dopasowujemy nasze związki, nasze ligandy do miejsca aktywnego w receptorze, czyli stosujemy dokowanie. Możemy te ligandy budować od początku, czyli ab initio i stosować dynamikę kompleksu receptor-ligand, żeby zobrazować, w jaki sposób następuje dopasowanie ligandu do receptora i vice versa. Równania QSAR stosowane są od lat 50., zostały wprowadzone przez Hansza w latach 50. i bazują na równaniu, na zależności aktywności od pewnych parametrów strukturalnych cząsteczki. Mamy tutaj po lewej stronie człon zwany aktywnością. Jest to logarytm z odwrotności stężenia. Stężenie jest to stężenie efektywne danego leku, a więc im niższe stężenie, tym lek bardziej aktywny. I to, co zrobił Hansz, to było skorelowanie tej aktywności z pewnymi parametrami. LogP oznacza hydrofobowość. Sigma, parametr Hammeta, oznacza efekty elektronowe. ES oznacza efekty elektrostatyczne. Tych członów może być oczywiście dużo więcej. Niektóre są istotne w przypadku aktywności danej serii leków, niektóre nie. I celem tej analizy jest wyodrębnienie najbardziej istotnych parametrów. Jeśli mamy niewiele punktów doświadczalnych, a więc niewiele związków, których aktywności udało się zmierzyć, wówczas jedyne, co możemy zrobić, to starać się uzyskać linię prostą, wskazującą na konkretny trend. W tym przypadku hydrofobowość zwiększa aktywność. Jeśli mamy więcej związków, otrzymujemy tak zwaną krzywą dzwonową, która pozwala nam otrzymać optymalne wielkości, w tym przypadku hydrofobowość. Zacznę od przykładów bardzo prostych, które pozwoliły nam uzyskać zależności aktywności od pojedynczego parametru. W pierwszym przypadku jest to zależność uzyskana dla serii eterów używanych jako środki znieczulające. Uzyskano zależność kwadratową od hydrofobowości. Oznacza to, że możemy otrzymać optymalną hydrofobowość. W tym przypadku jest równa 2,3. Porównajmy to ze związkami stosowanymi do celów znieczulających w dawnych czasach. Na przykład eter etylowy 0,98, chloroform 1,97, a więc już bliżej tego optymalnej wartości. I wreszcie halotan stosowany obecnie 2,3. Hydrofobowość jest taka istotna w przypadku tych leków, ponieważ związki te muszą dostać się do centralnego układu nerwowego,
czyli do rdzenia kręgowego i do mózgu, żeby skutecznie pełnić swoją funkcję. Równania takie możemy stosować również nie tylko w przypadku leków, ale także, jak zobaczymy poniżej, w przypadku środków owładobójczych. Jest to związek, którego pochodne badano. Działa ten związek na acetylocholinesterazę owadów, blokując ten enzym i powodując, że owad staje się niezdolny do życia. Jak widzimy, równanie zależy tylko od jednego parametru, ale parametru elektronowego. Dlaczego nie od hydrofobowości? Przecież hydrofobowość jest ważna przy przekraczaniu przez błony biologiczne, a więc przez błonę komórkową. Otóż okazuje się, że mając takie równanie, możemy też wywnioskować sporo o mechanizmie działania tych leków, bowiem acetylocholinesterasa nie znajduje się w komórkach owadów, ale na zewnątrz nich. W związku z tym taki lek nie musi przekraczać błon biologicznych. Inne deskryptory QSAR, które możemy stosować, są to deskryptory typu strukturalnego, jak masa cząsteczki, powierzchnia, liczba rotowalnych wiązań, liczba donorów bądź akceptorów wiązania wodorowego, liczba centrów chiralnych, termodynamiczne, hydrofobowość już omawialiśmy, ciepło tworzenia, refrakcja molowa, czy wreszcie elektronowe, nie musi to być stała hameta, może to być suma ładunków cząstkowych, polaryzowalności atomowych, moment dipolowy, energia orbitalna wreszcie, homo, lumo. Stosowane są też parametry geometryczne czy topologiczne. Wszystkie razem dają nam tabelkę około 300 do 500 parametrów, i od nas zależy, który z tych parametrów użyjemy, które z tych parametrów okażą się istotne dla aktywności. Interesującą metodą jest metoda zwana hologram QSAR, gdzie strukturę cząsteczki możemy podzielić na fragmenty i te fragmenty w zależności od budowy, od liczby atomów, od sąsiadujących fragmentów przypisujemy im numer, który umieszczamy w odpowiednim miejscu i uzyskujemy tak zwany obraz holograficzny, to jest oczywiście dużo powiedziany obraz holograficzny cząsteczki, uzyskujemy ciąg liczb. Mając całą serię tych związków, uzyskujemy serię hologramów i mając aktywności biologiczne, w tym przypadku IC50, czyli stężenie inhibitora przy 50% inhibicji, możemy za pomocą metod matematycznych, w tym przypadku częściowych najmniejszych kwadratów, partial least square analysis, możemy otrzymać równanie QSAR, w tym przypadku zwane HQSAR. Stosujemy metody poprzednie, jak metody analizy matematycznej, do otrzymania właśnie, która z tych liczb, w którym miejscu najbardziej będzie wpływała na aktywność. W ten sposób wiemy, które części tej cząsteczki będą aktywne. A więc uzyskujemy więcej informacji niż przy klasycznej analizie QSAR. Lecz najwięcej informacji uzyskujemy stosując tak zwane metody 3D QSAR, gdzie wykorzystujemy trójwymiarową informację o cząsteczce. Nakładamy badane cząsteczki na siebie w konformacjach, które sądzimy, że są bioaktywne i umieszczamy taki zespół cząsteczek w sieci sześciennej. Następnie w każdym węźle tej sieci umieszczamy sondę. Może to być na przykład jon wodorowy H+, wtedy będziemy sondować oddziaływania elektrostatyczne, albo też grupa metylowa, wtedy sondujemy oddziaływania steryczne. Dla każdego położenia węzłu, dla każdej sondy otrzymujemy wartość energii, bo sonda oddziałuje z poszczególnymi związkami. Wartości energii umieszczamy w tabeli, w kolejnych rzędach dla kolejnych związków. I ostatnia tabela przedstawia nam aktywności poszczególnych związków. Mamy wobec tego tabelkę. Staramy się znaleźć współczynniki dla energii z tej tabelki i wtedy wartości tych współczynników powiedzą nam, które wartości, a więc obrazowo można powiedzieć, w którym miejscu i dla której sondy będzie to największy wpływ na aktywność. Chciałbym to prześledzić na pewnej strukturze. Jest to pochodna morfiny, zmodyfikowana, żeby uzyskać większą aktywność. Zobaczmy, które części tej morfiny są aktywne. Mamy tutaj pierścień benzenowy, grupę OH, azot trzeciorzędowy, drugi atom tlenu i drugi pierścień benzenowy. Staramy się tak nałożyć nasze cząsteczki,
aby ten farmakofor, bo to właśnie będzie farmakofor, utrzymać. Nakładamy najpierw cząsteczki, które są w tak zwanym zbiorze odnośnikowym. Ten zbiór będzie nam służył do otrzymania równania QSAR, do wyznaczenia tych współczynników, o których mówiliśmy poprzednio. I to równanie QSAR możemy wtedy użyć do badania związków testowych, w tym przypadku cyklicznych enkefalin, aby otrzymać ich przewidywane aktywności. I na koniec te wszystkie cząsteczki nałożone na siebie. Otrzymujemy pewien zestaw punktów sieci sześciennej z sondami, które tam zostały umieszczone, które mają największą wariancję i z tych punktów, które sądzimy najbardziej będą opisywały zmienność związków, które zostały użyte, musimy otrzymać kilka. Okazuje się, że żeby równanie QSAR było statystycznie poprawne, musimy mieć przynajmniej 5 danych doświadczalnych na jeden parametr. W związku z tym eliminujemy te punkty, korzystając z metod matematycznych i w tym przypadku otrzymujemy 4 punkty. Proszę sobie wyobrazić, z kilkuset czy z kilku tysięcy nawet punktów otrzymujemy 4 punkty, które najbardziej opisują naszą aktywność. Oczywiście to jest znaczne zubożenie tego równania, ale z kolei jest to statystycznie poprawne. Możemy weryfikować poprawność tych danych metodami statystycznymi i okazuje się, że w wielu przypadkach takie równanie poprawnie opisuje naszą aktywność. Możemy też użyć tych metod do stwierdzenia, które obszary przestrzeni wokół cząsteczki mogą nam posłużyć do wskazania, gdzie mamy umieścić grupy funkcyjne. W tym przypadku zielone obszary wskazują nam grupy funkcyjne, na przykład grupę metylową czy etylową, które możemy umieścić, bo są korzystne oddziaływania steryczne. Niebieskie obszary, gdzie są oddziaływania korzystne elektrostatycznie, czy wreszcie niekorzystne obszary, gdzie takich grup nie powinniśmy umieszczać w żadnym wypadku. Wstawiając do takiej mapy molekularnej badaną cząsteczkę, uzyskujemy obraz, energię również, w jaki sposób ta cząsteczka oddziałuje z miejscem aktywnym, bo to jest właśnie obraz miejsca aktywnego w receptorze. Podobną metodą jest metoda pseudoreceptorów. Wokół nałożonych najbardziej aktywnych ligandów rozpinamy powłokę. Na tej powłoce ustawiamy punkty i w tych punktach obliczamy potencjał. Potencjał ten jest komplementarny do potencjału pochodzącego od nałożonych cząsteczek. Mając potencjał, umieszczamy tam cząsteczki testowe, optymalizujemy je w ten sposób, aby uzyskać najlepsze oddziaływanie z receptorem. I jak widzimy, w tym przypadku kolor zielony pokazuje nam, że cząsteczka oddziałuje z receptorem, ale jednak nie wykorzystuje wszystkich możliwości, ponieważ oddziaływanie hydrofobowe, jak widzimy, w części lewej receptora powinno poprawić nam aktywność tego związku. I przykładowa ilustracja pokazująca, jak rozmieszczone są punkty na powierzchni pseudoreceptora i jakie potencjały możemy im przypisać. Są to potencjały hydrofobowe, potencjały pochodzące od oddziaływania jonowego, tak zwane mostki solne, salt bridge, dodatnie czy ujemne, potencjały pochodzące od możliwości utworzenia wiązań wodorowych, zarówno typu donor wiązania wodorowego, jak też akceptor wiązania wodorowego, czy wreszcie oddziaływania hydrofobowe najbardziej powszechne. Optymalizacja wewnątrz receptora jest bardzo istotna, co postaram się Państwu zilustrować na tym przykładzie. Receptor rozpinamy na najbardziej aktywnych ligandach, ale nasze inne ligandy, które wykazują też pewną aktywność, okazuje się, że nie pasują do tego receptora. Czy w związku z tym powinniśmy je używać za nieaktywne? Otóż nie, bo aktywność została zmierzona, okazały się aktywne i powinniśmy raczej zoptymalizować je. Widzimy, że łańcuch hydrofobowy zagina się i doskonale pasuje do tego właśnie pseudoreceptora. Inną metodą zobrazowania miejsca aktywnego w receptorze są tak zwane mini-receptory. Jeśli mamy choćby szczątkową informację na temat wyglądu tego miejsca aktywnego w receptorze, jakie aminokwasy tam występują, możemy umieścić te aminokwasy, również sąsiednie aminokwasy, jeśli
wiemy, jakie oddziaływania chcemy wysycić wokół nałożonych aktywnych ligandów i w ten sposób otrzymujemy, podobnie jak poprzednie równanie QSAR, które wiąże nam położenie aminokwasów, energii oddziaływania z tymi cząsteczkami, z ich cechami strukturalnymi. Oczywiście nie tylko te czynniki strukturalne wpływają na skuteczność metod QSAR, będą to także solwatacja liganda i receptora. Ligand musi ulec desolwatacji, zanim zwiąże się z receptorem. Są to absorpcja leku. Ligand musi zostać zaabsorbowany do komórki, żeby związać się na przykład z enzymem, czy farmakokinetyka leku. Lek, który połykamy, nie musi być tą substancją, która oddziałuje z receptorem, po drodze ulega licznym modyfikacjom. Znamy już wiele czynników wpływających na skuteczność metod QSAR, natomiast dopiero niedawno udało się opracować kilka reguł, dzięki którym możemy, jeśli nieskuteczny, to w sposób przybliżony przewidywać, który lek okaże się aktywny, a przynajmniej który nie będzie aktywny. I takim celom służy na przykład reguła 5 Lipińskiego, dzięki którym możemy przewidywać pasywną absorpcję jelitową. W tym przypadku, jeśli dwie poniższe nierówności są spełnione, wtedy lek na pewno będzie miał trudności z absorpcją jelitową. W tym przypadku, jeśli masa cząsteczkowa jest większa niż 500, czy hydrofobowość większa niż 5, liczba akceptorów wiązania wodorowego jest większa niż 10, a więc 2 razy 5, stąd reguła 5, czy też liczba donorów wiązania wodorowego większa niż 5. Jak widzimy, jest to bardzo prosta reguła, ale dopiero zgrupowanie dużej liczby substancji w bazach danych pozwoliło na znalezienie podobnych zależności. Natomiast najbardziej na skuteczność metod QSAR wpływa jednak dopasowanie leku do receptora, czego oczywiście nie znamy w przypadku braku tej struktury. I chciałbym to Państwu przedstawić na przykładzie bakteryjnego cytochromu. Poszukujemy farmakoforu dla trzech związków przedstawionych po lewej stronie. Jak widzimy, związki są bardzo podobne. Pierścień benzenowy, pierścień pięcioczłonowy zawierający dwa atomy azotu. Próbujemy je nałożyć. Nakładamy je tak, żeby zachować objętość w pierwszym przypadku, ale oczywiście atomy azotu są w różnym miejscu, więc oddziaływania prawdopodobnie będą zaburzone. W drugim przypadku nakładamy atomy azotu na siebie, a więc oddziaływania mogą być takie same, ale za to miejsce aktywne powinno być bardzo, bardzo duże. Jak jest w rzeczywistości? Okazuje się, że skrystalizowano ten enzym z trzema ligandami, które poprzednio omawialiśmy, i pierwszy ligand oddziałuje bezpośrednio ze strukturą porfiryny, z atomem żelaza w tej strukturze, atomem azotu, natomiast pierścień benzenowy służy jako element steryczny wypełniający tą przestrzeń. W drugim przypadku pierścień pięcioczłonowy oddziałuje z aminokwasami, które są umieszczone nad miejscem aktywnym, natomiast nie ma oddziaływania z porfiryną. Natomiast po prawej stronie dla trzeciego liganda mamy znów oddziaływanie z atomem żelaza w porfirynie, natomiast mamy inne ułożenie pierścienia benzenowego. Gdybyśmy nałożyli na siebie te wszystkie struktury wzięte z miejsc aktywnych receptorów, otrzymalibyśmy coś bardzo dziwnego, czego w żaden sposób nie dałoby się przełożyć na struktury związków, które wzięliśmy do analizy. Tak więc metody statystyczne QSAR, bardzo wygodne, bardzo szybkie, jednak nie sprawdzają się w konkretnych przypadkach, nawet przy związkach, które sądzilibyśmy zresztą bardzo do siebie podobne. Stosujemy te metody, jeśli nie znamy struktury receptora, więc z konieczności, ale również jeśli ta struktura jest znana, żeby przyspieszyć analizę i wtedy połączyć ze sobą elementy, które mamy z analizy strukturalnej, z elementami, które mamy z analizy QSAR. Dziękuję Państwu za uwagę.